Proszę Państwa, wczoraj znalazłem coś, czego nie widziałem nigdy wcześniej. To się nazywa Uncanny Caverns. Nawet wczoraj zrobiłem zdjęcia sobie tego miejsca z różnych perspektyw. No proszę, tam byłem na górze, potem zszedłem na dół, ale brakło mi odwagi, żeby wybrać się tam, żeby się tam wybrać samemu. To znaczy, tam są jakieś, kurde, pieczary niezwykłe. I uznałem, że o, hello, nie wchodzę tam. Nie wchodzę tam bez państwa, bo zwariuję. Więc tak naprawdę jesteśmy na tropie przygody zatytułowanej Pani Tajemnic. To jest takie domostwo, posiadłość w Riverside, gdzie była aktorka, została falloutową bohaterką. Znaczy dziewczyny pomagały ludziom, ona była przeszkolona w walce i postanowiła... te umiejętności wykorzystać, żeby pomagać ludziom. I taka organizacja powstała tych pań tajemnic. Bo potem ta kobieta ze swoim mężem adoptowały jakieś dzieci. Dziewczynki, które gdzieś tam na pustkowiach próbowały przetrwać, no i przeszkolili te dziewczynki i tak. Ale niestety, jak dotarłem na miejsce, to już rezydencja była w rozpadzie, pełno spalonych w środku i tylko raporty pozostały. Od czasu do czasu trafiam na zwłoki tych dziewczyn. Więc smutna historia, moi drodzy państwo. Ale, jako że osiągnąłem 25 poziom, to wyposażyłem się wreszcie w moją dubeltówkę, która okazuje się ma 8 pocisków w dwóch rurach. Mam snajperkę, którą miałem i też mam karabin wytłumiony. Sporą wadą tych karabinów jest to, że one dużo ważą. Chyba nie ma... Bardzo, bardzo się niepewnie czuję w tym miejscu. Co prawda mam skradanie na wysokim poziomie. No to jest legendarna ta dubeltówka, więc to trochę uzasadnia ilość pocisków. Tutaj. Słyszę, jeszcze jakieś paskudstwa latają. Mięsa nie będę zbierał, bo mam nadwyżki. No ale muszę powiedzieć, że to dosyć dobra jest broń, nie? Taka... 8 pocisków w takim shotgunie, bo z reguły to jest tak. Terminal transakcyjny i zamknięty safe. Plus telefon, który zawsze warto wziąć. One mają dużą szybkostrzelność dwururki i duże obrażenia, ale mają mało pocisków. Ta jest wyjątkowa. Szkoda, że tylko na 25 poziom, nie? Aż się dla niej zastanawiam, czy nie wziąć sobie 3 perków do obrażeń od pistols. Zacznijmy od tego. Jedna zgodność. Kurde, niepokojące te dźwięki. Pistols, the Christ. To może być, bo jest ostatnia litera jest zgodna. Chyba chodzi o ostatnią literę, ale pewności nie można mieć. Szukamy czegoś, co ma S na końcu. A ten... Jest, mamy to. Otworzymy zamek. Zestawienie miesięczne. No to wycieczki były. Kurde. No dobra. Pierdzielak, znajdę jakiegoś niedźwiedzia. Pusty safe. Co za rozczarowanie. O nie. Jak znajdę tam jakiegoś niedźwiedzia pod... To nie będzie fajnie. Tu się wycieczki zaczynają, okej. Okay. Trzeba wyłączyć latarkę. Ten karabin też jest dobry. Dużo pocisków.
No, ostatnia wycieczka, widzę, się źle skończyła, co? Dobra. Aha. Czy ekwipunek, który powoduje kucanie przy maskowaniu, to chyba jest jakaś taka legendarna funkcjonalność. Chyba nie można tego wytworzyć, ale przeglądałem się. Chyba nie trzeba tu świecić tak bardzo. Przyglądałem się ekwipunkom różnym. I do trzech właściwości może mieć ekwipunek, znaczy pancerz legendarny. Ciekawe rzeczy, ale to jest długa, długa droga przede mną i bardzo się cieszę. Kiedyś to była atrakcja turystyczna, nie? Zobaczymy, co to będzie dzisiaj. Słyszę muchy cały czas. Wczoraj, jak tutaj przechodziłem, to wydawało mi się, że pełno było kretoszczurów dookoła. Wolę muchy, szczerze mówiąc, chociaż je trudniej trafić, ale kretoszczury bardzo, bardzo są spostrzegawcze. I zawsze wyłażą blisko i... I to zdecydowanie nie ułatwia życie. Możemy otworzyć? Chyba możemy. Już tu nic nie lata w okolicy. Potwornie boli mnie głowa, ale to myślę, że to jest... To nie jest najgorsze, co mnie może spotkać na pustkowiach, nie? Na szczęście miałem tabletkę. Została z dobrych czasów. Marchewka, kto wie? Może będę miał kiedyś hodowlę marchewek. Ja zawsze lubiłem marchewki. Marchewka to jest jedno z moich ulubionych warzyw, które można sobie jeść od tak. Marchewkę lubię. Te wszystkie takie, które są korzeniami. W sensie rzodkiewki lubię. Brukiew lubię. Brukselkę lubię chyba. Brukselkę nie. Brukiew też jest korzeń. Brukiew ma to do siebie, że bardzo szybko się robi śmierdząca. Taki, ona ma taki nieprzyjemny zapach i człowiek, który ją zje, też się zorientowałem, też zaczyna mieć nieprzyjemny zapach. Jakiś taki... Ciekawe jest to. Od czasu do czasu sięgnę po snajperkę, bo ona ma większe obrażenia jednak. Od tego karabinu. No ale tu jest 30 pocisków, dosyć duża szybkostrzelność. Można je szybko wyrzucić, gdyby się wydarzyło coś niepokojącego. Nie wiem, po co ja to mięso dźwigam. Potem tylko stanowi to dodatkowe obciążenie i próbuję się pozbyć tego wszystkiego. Dobra. Czy to jest jakiś... A, to oznacza 10. Czy tu jest jakiś kierunek zwiedzania, nie? Jest to dosyć istotne, bowiem... Dobra. Tu jest 2. Jeszcze sprawdzę, czy jest stacja numer 1. Chętnie posłuchał jakiejś historii. Gdzieś tam musi... Czyli tak, od 1 do 10 będę podróżował. No to jest jakiś kierunek. To jest chyba stacja numer 1 tutaj, nie? Zaczynała się wycieczka tutaj. Greetings, adventurers. I'm Dick Shale. You may remember me from automated tours at locations such as the Fancy Lads Factory and Prickett's Fort. Your journey begins in the winding gateway. As you descend the staircase, you travel back to an ancient... Cholera jasna, szkoda, że to nie jest holotaśma, którą mógłbym zabrać ze sobą. Bo to nie chce mi się tam stać przy tym słupku i słuchać. Zresztą ci, którzy przychodzili tu na wycieczkę, też pewnie im się nie chciało tu stać. Congratulations on making it all the way down the winding gateway. A feat powered by the refreshing fuel of Dandy Boy Apples. Reklama na każdym kroku, nie? A ludzie się ten bulwersują, jak człowiek coś tam na Instagramie wrzuci albo na YouTubie coś powie dobrego. O firmie, a tu kurde, na każdym kroku nawet wycieczka sponsorowana.
nasza. Nie wiem, czy wystarczająco dużo pocisków wziąłem ze sobą na tę wycieczkę. Czasami żałuję, że nie mam tego... że nie mam hełmu górniczego. Tam trochę jest inny rodzaj światła. Jest taki strumień, który jest skierowany w stronę, w którą patrzę. Before you is the entrance to the Night Kid room, where the mysterious half-man, half-bat was first discovered. Night Kid was found in complete darkness and surrounded by bats. He was 2 feet tall, weighed 19 pounds, and had been feeding on moths to survive. You can explore this part of Appalachian history and more at a reasonable price. One of our wild Bardzo dobrze. Jezus Maria. Wow. To był człowiek ćma. Znaczy nie, to nie był człowiek ćma. Ja pierdzielę. Kurde, ziomek mówił, tu się schowam, tu będę bezpieczny, nie? No niestety. Nie był bezpieczny. Jaskinie to jest chyba ostatnie miejsce, w którym bym się czuł bezpieczny. Najbardziej to bym się bezpieczny czuł gdzieś na dachach jakichś budynków. Albo na statku na przykład, na jakiejś spokojnej rzece. Chociaż tu są akurat latające kreatury różne, więc też nie jest super bezpiecznie, ale nie w jaskini, nie. Gdzie tu uciekać z jaskini w ogóle? Before you leave the royalty room, we'd like you to experience the decades-old tradition of listening for Night Kid. Some say if you're quiet enough at the right time of day, you can hear Night Kid scurry around the dark recesses of the cave ceiling. Now, everybody in the tour group, take a brief moment of silence, if you dare. To są te wszystkie parki rozrywki, które mają straszyć. Zmieniają się w prawdziwe horrory, kiedy naprawdę jest strasznie. Kurde, liczyłem na to, że to będzie czysta woda, bo ona filtrowana gdzieś przez skałę jest. Ten też myślał, że będzie czysta i cóż, był w błędzie. Widzę, że tu było więcej chętnych, żeby się schować gdzieś. Każde miejsce, w którym człowiek się chowa albo chce przetrwać, to powinno być przynajmniej ze dwa wyjścia dodatkowe, nie? Ale z drugiej strony dwa dodatkowe wyjścia to więcej miejsc, które musisz pilnować, żeby cię nie dopadło jakieś cholerstwo. Jezu, to dzieci błotniaków ja strzelam. To się źle skończy, kurde. Wyskoczy jakaś królowa. Błotniaków na końcu i będę miał... Świecące grzyby są super. Najlepsza zupa na pustkowie, jak to ze świecących grzybów. Wiem, że to... Nie brzmi... Oh, no! O, dobry Boże. Także ten... Oh my God. O Jezus Marian. To było straszne. To było straszne.
Ja w ogóle... Nie, 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 no po prostu mam dość. Ja sobie z grzyby zbieram świecące, nie? O Boże! Oh my god! O Boże, Boże, Boże! Straszne to było. Niech to szlak. Aż mi się kółko sprzętu wcisnęło z przerażenia, nie wiem co się dzieje. O Boże! Pierdziele, nie będę się schylał po grzyby, bo to... O my god, to chyba się jeszcze wydarzą takie rzeczy z raz. Albo dwa, albo nie wiem ile razy. O my god, nie, nie, nie. Wiedziałem, żeby tu samemu nie wchodzić. Dobrze, że państwa zabrałem na tę wycieczkę. The third stop on our premium Wild Cave Tour is the dead end, where the final standoff between Night Kid and the Federal Marshals took place. Night Kid, now an aggressive 5-foot-tall predator, was cornered and captured by the Marshals after a lengthy and deadly chase through the caverns. He remained in captivity for a decade before he was freed under mysterious circumstances and returned to the caverns where he lives to this day. Step up the right path to continue the tour. Ja wiesz, gdzie, no? To stworzenie było prawdziwe, ono było ścigane przez jakieś siły policyjne. I żyje tu do dzisiaj. O! Znaleźliśmy coś legendarnego. Oh my god, ale wiecie, że mnie od razu przestała mi głowa boleć? Znaczy to już wraca, ale no po prostu miałem taki... A, to taki jakiś tam... To jest chyba taka historia, że czasami jak cię coś boli, to jak coś innego cię zaboli bardziej. Grubas. Grubas to jest broń, nie? Nie będę tego dźwigał, chociaż może. Ciężkie niestety, ale... Drewno jest niestety mi potrzebne. Nie przypominajcie mi amnezji. To było straszne przeżycie. Aż się napijesz w gimbru, bo... Serio. A lampa górnicza, dobra, to jest chyba. Zobaczymy zresztą. Przydałby się tutaj górniczy właśnie hełm. Zbliżam się do końca tej koszmarnej wycieczki. Now we arrive at the infamous Devil's Offering, a tight and dangerous connection through the middle of the cavern to the royalty room. It is said that only those who offered a toll to the devil could get through this tight passage unscathed. Travel through Devil's Offering is only available by purchasing the Extreme Adventure Tour upgrade. Inquire and then get Benjo znalazłem. Head left to reach the final stop of the tour. To jest sala królewska, to jest ten łącznik między tymi pomieszczeniami. To nie będę tam wchodził dalej, ale pójdziemy zobaczyć, co tam się dzieje. To jest tak, muszę przyznać, że różne horrory się grało, nie do końca z sympatią do nich, ale takie, o Jezu, tak żebym krzyknął i podskoczył do tego stopnia, to mi się nie zdarza za często. Jednak już dzisiaj. Staram do końca. A nie było tak strasznie. Znaczy było... Nie było tak źle. The final stop of the self-guided tour is where it all began. The War Room. It inspires both fear and respect from its size and massive formations. In the center... Właśnie i tak o tym mówiłem parę razy, że... Skóra, bardzo dobrze. Że struktura tego świata jest taka,
że jeżeli deweloperzy chcą rozwinąć, na przykład dołożyć jakieś nowe miejsca, bo tu są takie lokacje, które się wczytują, nie? Nie są elementem otwartego świata. To wystarczy, że gdzieś tutaj zamontują jakąś klapę, taką ukrytą, i któregoś razu zaczyna się przygoda i nagle dostajecie wiadomość, w tych takich niezwykłych jaskiniach znajduje się ukryta klapa, nie? Wchodzicie, a tam krypta, nie? Numer na przykład 147. Nieograniczone możliwości są rozbudowy takiego świata właśnie w dowolną stronę. To mnie tak trochę cieszy. Jestem ciekaw, czy... Znaczy ja chyba parę razy moja żona, obawiając się o moje zdrowie, wysyłała mnie do lekarzy, no i wychodziło za każdym razem, że jestem zdrowy jak byk. Mój tryb życia raczej, no nie wiem, chyba dużo genom zawdzięczam, nie wiem. Mój tryb życia raczej nie powinien mnie nagrodzić zdrowiem, ale nagradza. Więc nie sądzę, żebym zszedł na zawał, ale czasami mam wrażenie, że jestem blisko. Wychodzimy z tego szaleństwa. Myślałem, że to będzie większe. Znaczy nie szkodzi, no. Wystarczająco się strachu najadłem. Jakby to miało być... No. Ale nie było tu żadnej historii, poza tymi ludźmi, którzy tam poginęli w tej jaskini. Jest historia, którą musiałem sobie sam dopowiedzieć, ale... Pewnie to jest taka prawdziwa interpretacja tego, co się mogło tu zdarzyć. To, co nas interesuje, to ta zabudowa. Nie wiem, co to jest. Jest tu historyczny miecz do zdobycia. Tu jest jakiś wąż. Nie wiem, czy to są bagna. Tak czy inaczej... Strefa Charlie? Stacja RNG. Dobra, plan jest taki. Najpierw udamy się do tego skrzyżowania. Potem kusi mnie odkrycie tych stacji, bo wiecie, że ja lubię podróżować po tych stacjach. Zastanowię się. Może tu i potem stacją, torami dojdziemy sobie przez strefę Charlie. Zobaczymy. A, w tę stronę. Dobrze. Mimo, że teoretycznie w nocy powinienem się czuć niepewnie, to jednak czuję się pewniej. Ale będzie jeszcze lepiej. To jest tak, że kiedy się buduje postać w jakiejkolwiek grze RPG, to się buduje skupiając na czymś bardzo konkretnym. Tutaj jest taki nacisk na przykład na karabiny. Albo na shotguny, albo na ciężką broń i pakujesz wszystkie perki, żeby maksymalny uzyskać efekt w strzelaniu. Ale to kosztuje dużo punktów. I czasami jest takie, że efektywność jest taka zmienna, że najpierw inwestując 3 punkty zyskujesz sporo, ale potem by zyskać 2 razy tyle, to musisz zainwestować już 6 punktów. Nie? Ja postanowiłem trochę inaczej tutaj podejść do tego. I zrobić taką wszechstronną postać, która przede wszystkim stawia na przetrwanie. Więc obrażenia, jakie zadaję, to nie będzie moja najmocniejsza strona. Ale wszechstronność będzie. I przetrwanie w dzień i w nocy. Korzyści z podróżowania w nocy. Korzyści z podróżowania w dzień. Takie. Chcę być takim prawdziwym survivalowcem tutaj. Dużo osób lubi oglądać, jak gram w horror, dlatego, że ja się autentycznie boję tych horrorów, nie? To nie jest jakaś tam gra, czy robienie tego... dramatów na siłę. Ale to w związku z tym, że ja naprawdę odczuwam te wszystkie rzeczy, to nie jestem w stanie grać w te horrory. A co to? A to są te, ja pierniczę, te maszyny takie bojowe. Co to było za miejsce? Bo coś odkryłem, ale tak... A no właśnie. Chyba były jakieś strajki górnicze.
A, przeciwko robotom. No właśnie. Hi, I'm Dick Shale, and welcome to this beautiful monument. Before we start, let's take a moment to appreciate the refreshing taste of it. Czy to jest inne światło? Nie wygląda to za dobrze, no ale... Let's begin. This monument was built in 1952 to commemorate the hard-working miners of Appalachia. The Miners' Representation Union and the conglomerate of Appalachian mining interests worked together to choose this design from hundreds of proposed sculptures. The monument is so popular that a replica was installed in the town of Beckley. The conglomerate of Appalachian Mining. No dobra, dużo tam pitolenia na temat tego, jacy pracownicy są ważni, nie? Pracownicy są ważni do momentu, kiedy wymyśliliśmy roboty i można pracowników zastąpić. No dzisiaj mamy takie zderzenie trochę, nie? Z automatyzacją. Ale trzeba przyznać, że ta automatyzacja to się odbywa tak jakoś... Niby wiemy o tym, ale to jest trochę ukryte. Tam w tych wszystkich magazynach... Amazona, nie? Dużo rzeczy się dzieje tego typu. Ludzi się zastępuje. I tak z jednej strony mamy takie historie, że Amazon wykorzystuje pracowników, nie? Mało im płaci, że tam zwolnienia są na jakichś tam bardzo dziwnych zasadach. A z drugiej strony zastępuje ich robotami, maszynami, które to automatycznie wykonują. Rozmawialiśmy z Borysem o tym niedawno, że w związku z tym, że mamy epidemię i ludzie nie bardzo mogą wychodzić, znaczy ludzie unikają takich miejsc, gdzie mogą się spotkać z innymi ludźmi, więc wszelkie takie miejsca pracy, gdzie jest dużo osób i gdy można, i że można ich zastąpić maszynami, teraz łatwiej będzie te zmiany wprowadzać, nie? Bo nikt nie powie dzisiaj, ej, roboty zabrały mi miejsce pracy, tylko ludzie powiedzą, dobrze, że tam roboty pracują, dzięki temu jest mniejsza możliwość zarażenia się. Chociaż pracownicy będą wiedzieli, nie? Że to ich kopie w tyłek najbardziej, ale nie będą za bardzo mogli protestować, nie? Bo protestujący spotkają się z krytyką, że usłyszą, ej, halo, nie? Ty chcesz pracować, ja to rozumiem, ale z drugiej strony no jest duża szansa, że będziesz roznosić chorobę, nie? Jak się od kogoś tam zarazisz, albo musisz myśleć o swojej rodzinie, nie? No i jak tu protestować w takiej sytuacji? I po cichu maszyny zostaną wprowadzone. Ja myślę, że w ogóle jestem ciekaw, jak w Chinach to będzie wyglądało, nie? Bo w Chinach jest taka wizja wspólnej pracy dla narodowego dobra. Jakby poświęcenia i tam ludzie pracują po 12 godzin i nie ma żadnych praw, jakichś związków zawodowych, nie? Ale myślę, że chiński rząd to będzie pierwszy, który, jeżeli uznają, że ludzi można zastąpić i że efekt jest lepszy, to od razu to zrobią. Tam się w Chinach nikt nie będzie bitolił, nie? Oni tam, im zależy na tym, żeby zyskać przewagę nad gospodarką światową. Nie? To jest chyba jakieś pole golfowe takie... Właśnie, dla bogatych. Dobra. Chociaż dzień się zaczął, trudniej się będzie ukryć. Chciałem... Nie wiem, czy się chcę przedzierać przez to pole. Chciałem pójść drogą i tamtędy, zahaczyć o stację. Jak zrobimy, będzie bezpieczniej. Znaczy, myślę, że będzie bezpieczniej. Ostatnio chciałem tutaj dotrzeć, ale tu wielki nietoperz taki latał. Podpalacz, zapalacz, przepalacz, nie wiem, jak się nazywa. I powiedziałem, nie, sorry. Nie idę tutaj. O, shit. Się tak skrada ma tutaj. Szabrowniczkę nawet jej nie zauważyłem. 10 tysięcy zarażonych w Polsce, no proszę, no. W ogóle jest tak, oczywiście za każdym razem jak o tym myślę, to pozdrawiam widzów, którzy oglądają to na YouTubie. Pewnie to oglądacie miesiąc później, niż ja to nagrywam, bo ja tak dużo siedzę w Falloutie, że tego materiału się zbiera, a nie chcę nic tam skracać. Więc jestem ciekaw, jak tam u was teraz. Z przeszłości was pozdrawiam, mam nadzieję, że wszystko dobrze. Że sytuacja nie jest gorsza, albo nie jest znacznie gorsza niż obecnie. Więc tak. Już teraz...
nie ma sensu posługiwać się datą, tylko... Dzień przekroczenia bariery 10 tysięcy zarażonych. No. Ale też a propos Chin, coraz częściej jak sobie przygotowuję do podcastu jakiś materiał o Chinach albo zerkam tam, to mam wrażenie, przynajmniej tak zachodni dziennikarze piszą. Nie wiem, czy to nie jest taka życzeniowa trochę postawa, że ludzie w Chinach coraz bardziej są świadomi tego, że rząd trochę ich wykorzystuje, że coraz więcej jest sygnałów z Zachodu, że wiedza o tym, że życie wygląda inaczej tutaj, trochę budzi wyobraźnię w Chińczykach, ale nie wiem, wydaje mi się, że tam podporządkowanie jest ogromne. Te takie komentarze dziennikarzy o protestach pewnych w Chinach, takich niemych trochę tych protestach, w sensie, znaczy może nie niemych, słyszalnych, ale nie podejmuje się żadnych akcji, dotyczyły właśnie koronawirusa, bo tam ten lekarz, który wykrył tego wirusa, umarł na niego, ale wcześniej został ocenzurowany totalnie. Miał wizytę policji, zakazano mu mówić o tym i to mogło spowodować poszerzanie się. Znaczy, gdyby zadziałali wtedy, kiedy ten lekarz ostrzegał, to by sytuacja była zupełnie inna niż dzisiaj i w Chinach, i na świecie. Więc... No, jeszcze dalej idziemy. No więc być może Chińczycy też coś tam zaczynają trochę inaczej patrzeć na rzeczywistość. Nie tylko przez pryzmat tego, pracujemy dla dobra narodu, wszystko inne nie ma znaczenia. Naprawdę jest tak, że patrzy się trochę na świat przez pryzmat tego, co mówią dziennikarze. I się mówi się o Chinach, że tam są takie, że no masz takie wrażenie, że nie chciałbyś tam żyć, nie chciałbyś tam mieszkać, nie? Ale totalnie zmienia się sytuacja, kiedy... Wow. Jeżeli się pogada na przykład z człowiekiem, który tam mieszka.